Cześć, z tej strony Matek, a dziś odcinek w końcu z osady wiemy, osada przyszła 13 maja. Już od tego czasu oczywiście na nie gram, ale po prostu nie mam czasu, kiedy coś nagrać. Teraz mam, teraz są egzaminy, więc... Polska wieś to już jest ostateczna, żadne kubanowice, żaden ziemów, osada. Osada na tej serii, chyba że na innej polskiej, no to wiadomo, jak to jest słówka itd. I słuchajcie, nie umiem budować, ja jeszcze będę niektóre maszyny dokupywał, jedną wiadomo, większość maszyn, bo dużo nie mam na razie, mam sobie tylko przyczepy i mam swój silnik, ale będę wszystko dokupywał. To jest moja gospodarka, w tym tutaj właśnie miejscu koło sklepu. Taki tutaj ten landzik. I tak, właśnie ja to będę dobudowywał na spokojnie. Więc proszę mi tu nie pisać, że jedu, ale to w ogóle nie ma sensu, bo nie wiem. Będę to edytował jak najbardziej, ale dobra. Tutaj mamy wjazd, i tutaj jeszcze będzie mieszkalne. Brama się otwiera. Mamy domek, jak chcecie, jak, dobra, hashtag Polska wieś, ja wam przypnę serduszko na pewno, na 1000%, możecie też pisać w komentarzach, skąd mam niektóre mody, skąd mam wszystkie mody, ale dobra, bo nie będę już eksplorował, bo tam nie wiem skąd, w sensie, nie wiem, ale nie mam jakby, możecie pisać. Dobra, wchodzimy na gospodarkę, tutaj jest główny wjazd, taki tam odgrodzony. Tutaj jak coś to nie jest moje, więc się o tym nie pytajcie, tutaj będę jeszcze malował. Tutaj mamy elegancką wiatkę na bizona, idealna, stwierdziłem, na długość chyba ktoś nie jest. I tutaj jakaś tam 60-70. Tu jeszcze będę coś tam, na pewno tam. Pali, ale ja wolę mieć chudy wyłączone, bo to wtedy ładniej wygląda. Tutaj mam jakąś tam płytkę obornika małą, bo tutaj jest chleb, jakbyś pytał. Ładnie wszystko się wzięło, otwiera. Tutaj oczywiście. Dobra, tutaj mamy wiatkę taką na gumie, z felu na nabój, jakieś inne rzeczy. Tutaj mamy 60 trzypeka z turem i ciemnik marki jakiej? Akkord. Czekajcie. Zaraz powiem, siewniki Akkord dokładnie. Dobra, tutaj mamy silosy. Tutaj mamy stodołę. Małą, bo małą, ale jednak. Tutaj mamy kultywator, trochę haczy o ścianę, ale nieważne. Evers marki. Możecie też sugestie, jakie mody mam pobrać, czy mam może na przykład taki kultywator zoomem zmienić na jakiś. Tutaj mamy taką wiatek do tego, tutaj właśnie mamy te przyczepy, obydwie mam. Tutaj mamy nasz ciągnik 16-14 urszusik, bardzo ładny, fajnie mi się podoba. Tutaj mamy przyczepkę na belę, na różne te palety. Chodzi fajnie, no. No i tak na razie gospa się prezentuje. To jest właśnie ta 60, ten siewnik, to już wam pokazałem. To jest taka wiata, ona nie jest na berę, na jakiś tam drobniu, więc to nie ma się. No, na razie moja gospa jest tak, trochę takie porozwalane. Czy to jest wszystko? Tak, to jest wszystko. Dobra, jeszcze trochę pokupujemy maszyn, żeby nie było. Kupię
Po prostu mam przyczepę fajną, nie. A se, słuchajcie, kupię, nie wiem, świnie nie potrzebują. Dobra, kupię opryskiwacz. Chyba myślę kurkowiaczka. On jest rozwadniacz oczywiście. Słuchajcie, tak, mam jeszcze 10 prawie milionów, ale po prostu... ze względu może być tylko i wyłącznie na to, że sobie, jak kupię wszystkie maszyny, wszystko postawię, to po prostu wtedy kasę usunę. O Jezu, ja tego nie odkupiłem. Nie mam modu na manualne odkupienia, ze względu na to, że po prostu wtedy nic nie działa. Działa gra w ogóle, nie chce się przestać gra. Ze względu na ten moc tylko i wyłącznie manualne odkrycia. Nie wiem czemu. No wiem, że to już muszę w tym odkrycić. No i tak to powiem. Ja mam kupę na nogę. Ojej, ale go. Fajnie, mi się podoba. Wam nie musi, byle by mi się podobał. O, no. Idealnie. Dobra. O, tutaj ten Ever. Rozrzutnik. No myślę tego. Ja właśnie ta siatka mi się nie wiem czemu tak strasznie podoba. Ten kolor mi się ten właśnie rozrzutnik w takich kolorach mi się podoba. Możecie mówić czy mam jeszcze jakiegoś ciągnika dodać, czy mam jeszcze jakieś starsze materiał, czy mam starsze ciągnika. Tych co mogą być nowsze, ale sorry, że teraz zrobiłem te takie rzeczy. To tylko w tym odcinku może robić EP, od następnego full RP. Teraz się będą odcinki moje rozwiązki. No teraz się odcinki. Teraz się odcinki na niebie. To trochę mam. Aha, ta polska wieś, natomiast tam mówiłem, to wysadzicie sobie wszystko.
Chyba, że nie chcecie, to nie. Dobra. Oczywiście mapka osada w Mothaba.